Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 27. Rozwiąż równanie x do trzeciej, odjąć 7x kwadrat, odjąć 4x plus 28 równa się 0. Typowe zadanie maturalne. Zobaczmy, co robimy. Z pierwszych dwóch elementów wyłączmy x kwadrat. W nawiasie zostanie nam x odjąć 7. Z pozostałych dwóch elementów wyłączamy to, co stoi przy x, czyli minus 4. Zostaje nam w nawiasie x odjąć 7 równa się 0. No i zobaczmy, tu i tu mamy to samo, czyli mamy wspólny czynnik. No to ten wspólny czynnik możemy teraz wyłączyć, a w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat odjąć 4 równa się 0. No i teraz, żeby to rozwiązać, możemy przyrównać od razu nawiasy do 0, to do 0, to do 0, czyli x minus 7 równa się 0, czyli x równa się 7. To jest jedno rozwiązanie, lub x kwadrat minus 4 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 4, czyli x równa się 2, lub x równa się minus 2. Pamiętajmy, takie równanie kwadratowe proste ma zawsze dwa rozwiązania. Jedno dodatnie, drugie ujemne, no bo 2 do kwadratu daje 4 i minus 2 do kwadratu też daje 4. Czyli nasze odpowiedzi to jest x równe 7, x równe 2 lub x równe minus 2.